Siemano, witam na moim kanale. I chyba nici z wyrywania jabłonki bizonem, no. Za mało lajków jest, nic nie poradzimy. Przepraszam bardzo, ale będzie musiała zostać wyrwana John Deere'em. No nie postaraliście się państwo, drodzy, pod ostatnim filmem. No i co zrobimy? Co zrobimy? Nie wyrwimy. Piąty raz mierzę i dalej za krótkie, no. Ja już nie wiem, co tu jest nie tak. Nie, no żartuję oczywiście. Przyniosłem, skręciłem sobie tą konstrukcję, bo ja to wszystko z głowy robię, no i skądś te wymiary muszę pobrać. A teraz tutaj ta jedna kratownica, która będzie szła w szczycie, to ona musi iść tutaj już na prosto. No i potrzebowałem zmierzyć ten wymiar, no bo skąd bym go sobie wyczasnął? Musiałem to zmierzyć. No obliczyłbym to. Ale szybciej mi było przynieść te dwie, skręcić i tyle. Skręciłem, do słupka zmierzyłem i już mam ten wymiar tej prostej kratownicy, która będzie o w szczycie szła na wprost. A jak już żem to przywlókł tu, no to od razu sobie skosy poznaczyłem, żeby te słupy poobcinać, nie? To już będę mógł je na gotowo wtedy malować. Tak jak mówiłem, tutaj okap wychodzi i kolejna łata. Tutaj idzie jeszcze, będzie, teraz już sobie też zaznaczę dokładnie gdzie. No bo tu jeszcze będę spawał mocowanie do deski okapowej, nie? Deska okapowa 30, no i pójdzie rura obcięta będzie. I dospawana blaszka, żeby na dwa wkręty przykręcić od tyłu tą deskę okapową, nie? No i tak to ma być zrobione. Tutaj też kawałek blaszki sobie przyniosłem na obróbki, bo tylko aby do zmierzenia sobie, bo te stężenia dwa przednie chcę zrobić tak, żeby to fajnie wyglądało i wytnę normalnie z blachy plazmą, będą wycięte trójkąty normalnie, żeby wyglądało tak jak te zastrzały na kratownicy. Tylko może jeszcze sobie tak, żeby pięknie było, taki łuk tu zrobię. No jeszcze się zastanowię. Tylko chodziło mi o to, żeby to sobie zmierzyć i wysokości wszystko. I myślę, że tak będzie gitara. No bo jeśli tego stężenia tutaj bym nie dał, no to ta kratownica mogłaby mi się tu w środku zagiąć. Mimo, że tutaj specjalnie zrobiłem te wypórki od razu na to, gdzie jest najbardziej newralgiczne na zagięcie, ale jak będzie tutaj ta blacha, no to nie ma prawa, żeby to się rozeszło na boki, nie? No i wytnę cały sobie takie fajne arkusze dwa na przód, na tył, żeby to tak, no, fajnie wyglądało i myślę, że będzie coś z tego. Skręciłem to, no i nawet to się zgadza, wszędzie tu to pasuje. Przyłożyłem sobie to tak na leżąco, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle zgrywa. No i powiem wam, o, no nie ma pomyłki, pasuje, ideolo, no. Nie byle kto robił, no. No i zmierzyłem wszystko. Mógłbym to obliczyć albo sobie na komputerze, ale dla pewności ustawiłem, czy to aby na pewno się zgadza, czy nie ma pomyłki, no bo później co bym z tym zrobił? Nic. Trzeba by rozcinać, przerabiać. Ale wszystko się zgadza, jak najbardziej. Zmierzyłem tą prostą kratownicę i teraz będę tą prostą spawał. Coraz mniej czasu do świąt, a wiata w proszku, no. No nie ma czasu, po nocach trzeba robić, żeby cokolwiek podziubać. No bo bez przerwy coś, roboty dużo, wypalanie, niewypalanie i... No i nie ma czasu na wiatę, no. Tak oto robota jest. I deski okapowe mam 30, takie. 16 one pewnie mają standardowo, czy tam 16,5, coś takiego. A no zaraz jeszcze zmierzymy dla pewności. No 16,4 gdzieś tak, dobra. No to muszę zrobić tą blaszkę, nie? Żeby przykręcić tą deskę okapową od tyłu. Ogólnie
te łaty, deski okapowe, wszystko to miałem malować jeszcze na czarno, żeby to wszystko było zaimpregnowane w czarnym kolorze. Ale nie wiem, czy to mi się uda. Trochę metrów bieżących tej łaty jest i to wszystko pomalować, każdą sztukę na czarno. Uuu, panie, tydzień czasu trzeba by malować pędzelkiem. Żeby do Wielkanocy się wyrobić, to będzie dobrze. No kiedyś pewnie to skończę, no. Ale czy do świąt, to zależy do których, nie? Ale drodzy państwo, nie przejmujcie się. Seria filmów nigdy się nie skończy, bo ja mam tyle roboty. O, następne co będziemy robić, jak będzie zimno na zewnątrz, to będziemy tu wyklejać ściany. Porobimy jeszcze elektrykę, jakieś pochowamy w ściany, jakieś rurki na powietrze. I o, i tu będziemy karton gipsem ściany będziemy kleić. Także będzie co oglądać. No, tu okna już są częściowo poobrabiane. Jak był czas, to się obrabiało. Sufit jest zrobiony już elegancko tego. Ściany trzeba ładnie tu wykleić, żeby tu pięknie było. Gładź zrobimy tak jak tam. Wymalujemy emalią na szaro i czerwono. Także no, będzie co oglądać jeszcze. No, tu już jest ładnie po trochę poobrabiane, no ale trzeba jeszcze te ściany. A to patrzcie, jakie to jest, o, kamień na taką, o, betonową zaprawę. Grubość tego muru to sam mur ma 42 cm plus styropian. No to nie wiem ile dokładnie, no ale jest gruby. I to z takiego kamorka pomurowany. O, uszy tu kiedyś miała krowa być chyba, ale to ja zostawię sobie, to będę mógł jakiś czy ciągnik pociągnąć, czy coś, jakąś ciągareczkę, żeby coś wyciągnąć. Hmm? Ale cieplutki garaż. Te boki też już mam stelaż powyprowadzany, wszystko ładnie. A wiecie dlaczego mi zależy, żeby to obrobić karton gipsem? Bo te kamienie wapienne, niektóre są takie... U nas to się nazywa żeleźniaki takie, że one na zmianę temperatury potrafią się pocić same w sobie. Po prostu jak jakaś jest zmiana temperatury czy coś, to on się poci. Mimo, że jest budynek docieplony z zewnątrz, to on jakoś sam w sobie tą różnicę temperatur odczuwa i po prostu się poci. Ja kiedyś w jednym budynku takie coś zaobserwowałem, nie? Normalnie wychodziły po pomalowaniu, wychodziły plamy. A właśnie był taki jakiś ten kamień pod spodem i dopiero trzeba było to odpowiednio obrobić, żeby to nie wychodziło, nie? Bo normalnie nie w tym jednym miejscu na zmianę jakichś temperatur nawet farba nie chciała schnąć, nie? Takie rzeczy właśnie. I dlatego zależy mi, że... Bo niektóry te, w niektórym miejscu po prostu jest taki kamień, że ja widzę jak, że... jak było na przykład szpryc rzucony, nie? Bo ja miałem to ogólnie tynkować. Wszystko i tu jest częściowo szpryc rzucony, ale powiedziałem nie, bo to będzie mi później wyłaziły te plamy takie, nie? Dlatego karton gipsem ładnie i tylko łączenia zaszparujemy i będzie już jakby gładź była, nie? A cenowo praktycznie to na jedno wyjdzie, a będą ładne, prościutkie, gładziutkie ściany, nie? Także takie są plany. No, także jak wiatę zrobimy, nie wiem kiedy to się uda, to bierzemy się i garaż obrabiamy, nie? No, ale jak sobie tu zrobię, to pięknie będzie. Sufit też mam tak samo docieplony wełną. Tu ogrzewanie założę, mam taki piec z zamkniętą komorą spalania gazowy. To na taki garażyk w zupełności wystarczy, nie? Z butli po prostu i z zamkniętą komorą jest i będzie tu ogrzewał. To na ten moment, a później jak już to centralne sobie zrobię z tego pieca, to tutaj oczywiście rurkami wjadę, no i tylko dwa grzejniczki na ten garaż i będzie coś z tego. A tu garaż docelowo jest na John Deere'a i 30.
Także powinny wejść obydwa. Tak mi się wydaje. Na razie ciapeczek tylko stoi. Ty majster, weź no coś zrób, a nie godosz tylko i godosz i nic nie robisz. Tak będziemy robić, to tam. Pogadałem. Dzięki za oglądanie. Biorę się dalej za robotę oczywiście. Wrzucę wam jakiś filmik, żebyście mogli pooglądać, żeby nie był za późno, bo później to już nikt nie chce oglądać, bo wszyscy śpią. No i co? I zapraszam na więcej. Także seria filmów z tej roboty się nigdy nie skończy, bo tu jest tyle roboty, że codziennie będę dubał i przez 2-3 lata tego nie ogarnę. Także spokojnie. Nie przejmujcie się, będą filmy. Dzięki za oglądanie. Pozdro.